Bez względu na to, co się stanie i o co nas będą oskarżać, ten most musiał powstać. Nie będziemy czekali miesiąc na to, aż ktoś łaskawie zechce nam go wybudować. Mówią zgodnie mieszkańcy Kasinki Małej, którzy wybudowali prowizoryczny most przy tartaku do Perza. Mostem tym można dojechać do osiedli Gocałki, Brzegi, Polkówka. A jeszcze 2 dni temu wydawało się, że most w ogóle nie powstanie, bo przeciwni jego budowie byli głównie przedstawiciele RZGW. Mieszkańcy jednak postawili na swoim i nie czekając na niczyją pomoc, najzwyczajniej go wybudowali. Zrobiliśmy go w czynie społecznym, teraz przynajmniej mamy kontakt ze światem, dodają. Będąc na miejscu budowy prowizorycznego mostu, w oczach mieszkańców mogliśmy dostrzec radość, bo wszyscy przy nim zgodnie pracowali. To pierwszy samochód, który przyjechał na drugą stronę, później wszystkie inne za nim. Most ma 10 metrów szerokości. Pod ubitą warstwą żwiru znajduje się 6 15-metrowych rur o średnicy 150 cm. Jeździć po nich mogą nawet 40-tonowe pojazdy, śmieją się pod nosem mieszkańcy Kasinki Małej. Józef Budacz, TV28.